Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i dzisiaj razem z Michałem Polakiem, pokażemy Wam, jak trenować siłę kopnięć pchniętych. Dokładnie w tym przypadku będzie to Maigeri, wykonane samodzielnie, tylko w kombinacji. Ta metoda treningowa, którą pokażę, jest metodą treningową zaczerpniętą z treningu takiego kombatowego, różnych tam styli, które po prostu szkolą wojsko. Jest bardzo ważne, żeby tutaj był cały czas nacisk na partnera i takie wrażenie pressingu i żeby partner ćwiczył z oporem i kopał i uderzał naprawdę silnie. Wam się przyda szczególnie, jeśli jesteście adeptami karate związanymi z systemami takimi full kontaktowymi, ale nawet jeśli trenujecie pod kątem samoobrony po prostu i chcecie coś tam umieć w tym zakresie, a nie tylko interesuje Was sport, rywalizacja taka light kontaktowa, no to jest właśnie jedna z lepszych rzeczy, jaką można zrobić. Dobrze? No to wygląda to tak. Ja będę cały czas otarczał o ciało i będę Michała spychał cały czas w tamtym kierunku. Okay. Tarcza musi być stabilnie oparta o ciało. Ona nie może majtać się w powietrzu tutaj. To będzie na pewno mocno około. I teraz tak. Michał wykona serię uderzeń kizami gierku, tak żeby mnie zatrzymać, kiedy idę do przodu. Potem złapię dystans i kopnie mnie. Ja dalej będę szedł do przodu. Więc za każdym razem będę trochę bliżej. Będzie mnie tam odpychał, ale ja ostatecznie przepchnę go do końca tej sali. I to o to chodzi, żebym jakby dotarł tam jak najwolniej, prawda? I żeby on kopał na tyle mocno, żeby temu pressingowi się oparł. No i zaczynamy. Dobrze. Przyzwyczaja mnie do przyjmowania ciosów. Także jeśli nie zrobię tego wydechu, no to mimo tej tarczy mogę to tak mocno poczuć, że może mnie zamknąć po prostu. Można też robić takie wariacje, gdzie się kopie z przedniej nogi albo raz z przedniej, raz z tylnej, czyli maigeri, potem normalne maigeri, pominąwszy te dwa uderzenia. I różnie kombinować z tym, może nawet pokażemy to. Kopnij z przedniej, potem kopnij z tylnej i zamień pozycję. Jest ważne, żebyście to robili w obydwu wariantach i w prawej i w lewej pozycji. To jest też bardzo ważne, żeby było symetrycznie, bo kopy karateka nie ma lewej czy prawej pozycji, czyli lepszej czy gorszej, naturalnej lub jak mają but, tylko po prostu nie ma prawej i lewej nogi, ma tylko drugą nogę, ok? I tak dalej. So, obydwie strony ciała powinny być jednakowo sprawne. Do tego dążymy. Jak czyjś trening idzie w lata, to jest to absolutnie wykonalne. Super sprawa, bo jeśli uszkodzicie sobie prawą nogę wtedy, no to możecie kopać lewą. Jeśli coś się stanie i macie ograniczoną mobilność w prawej pozycji, to możecie ukryć uszkodzoną nogę i poruszać się w lewo równie dobrze lub na odwrót. No i to jest pewien repertuar. Jak nie umiecie tego zrobić, no to wasze szanse maleją z każdym uszkodzeniem. Dobrze. Już będą w sparingach, a potem już nie jest. Bliżej tego wyjaśnionych przyczyn.
Być może dlatego, że boją się walce, być może dlatego, że kopią za bardzo od domu i boją się sfaulować kogoś i kopnąć poniżej pasy, a może dlatego, bo zwyczajnie kiepsko kopią to trening, które jest powtarzane często źle na treningach. To ćwiczenie wymusza takie soczyste, mocne marbienie, które zatrzyma naprawdę dużo większego od was przeciwnika i upartego i oto w tym kocie. Jeśli interesują was takie różne metody treningowe i tego typu porady, zasubskrybujcie ten kanał i śledźcie różne playlisty na nim.